Tak łatwo było stracić kontrolę nad samym sobą. Tak łatwo było umieścić kable zamiast nerwów, wyrwać serce, żeby nic nie czuć i dać kawałki blaszek? Wszystko było tak łatwo, ale czy ja chciałem? Podróż była ciężka, ale przynajmniej tamten temat mamy z głowy. Musimy dopracować jeszcze wiele rzeczy. Proponowałbym przygotować wszystko lepiej i zacząć od początku. Mistrzu, nie wiem, czy to dobry pomysł. Jesteś pewien, że tamten prototyp jest wyłączony? Na 100%. Przecież sam to wszystko zrobiłem. Nie podoba mi się to. Jak już chcesz robić coś podobnego, to rób to bez udziału żadnej istoty żyjącej. A ktoś pytał ciebie o zdanie? Mamy szansę zabłysnąć przed namiestnikiem tego miasta. Wszyscy nas traktują z szacunkiem. Uważają nas za naukowców. Zaraz mamy audiencję u namiestnika. Ciesz się, że wyrwałem cię z twojego rodzinnego miasta i że możesz pozwiedzać trochę świata. Tak, mistrzu. Gubernator Mirus oczekuje waszej obecności, jaśnie panowie. W takim razie nie każmy czekać namiestnikowi na nasze przybycie. Ruszajmy. O, panowie! Witajcie, witajcie! Co was sprowadza do naszego kochanego miasta? Przybyliśmy z daleka. Jesteśmy podróżnikami poszukującymi surowców magicznych. Pracujemy nad nową technologią i słyszeliśmy, że w Korinis można pozyskać ciekawe materiały. W Korinis? Przecież tu nie ma takich rzeczy. Tu jest tak spokojnie. A tak w kwestii spraw administracyjnych, słyszałem, że wynajęliście dom. Tak, planujemy tu zostać na trochę. Oczywiście, jeżeli to nie problem. Chcemy zbadać jedną lub dwie jaskinie, w której jest duże natężenie mocy. Szukamy kryształów, które zasilają wiele naszych projektów. Tak właściwie wydaje mi się, że zaczęliśmy trochę od złej strony. Jestem Mirus, nowy gubernator miasta Korinis. Zawsze nam miło, jak możemy powitać nowych gości w naszym mieście. Oczywiście, jakbyście czegoś potrzebowali, to zapraszam do mnie. Jam jest Milton, naukowiec, wynalazca, a ten obok to Zoltan, mój uczeń. Pomaga mi w wielu projektach i towarzyszy mi w podróżach. Miło mi was poznać i czujcie się jak u siebie. Dziękujemy. Pora na nas, gubernatorze. Bywaj. Bywajcie. Ale ty kłamiesz. Nie jesteś przecież żadnym wynalazcą. Używasz czarnej magii i udajesz kogoś mądrego. Słuchaj, nie mam czasu się z tobą kłócić. Musimy znaleźć te kryształy. Wyruszymy do jednej z jaskiń, niedaleko farmy. A tak w rzeczywistości, to po co ci te kryształy? Akurat powiedziałem prawdę. Im więcej mocy, tym więcej rzeczy można robić. No dobra, to chodźmy. Ej, szefie! Te światła nie ustępują! Jest ich coraz więcej! To zrób coś z tym do kurwy nędzy! Rusz dupę i sprowadź mi tu jakiegoś maga! Co to są za światła na niebie, co widzieliśmy? Pewnie to jakieś zjawisko atmosferyczne. Zajmij się szukaniem kryształów, a nie jakimiś światełkami. Słyszysz? Coś krzyczy.
Najwyraźniej zbliża się w naszą stronę. Spierdalajmy stąd. Szybko. Co to były za światła? Wyglądało to bardzo dziwnie. Strażniku! Czy to był jakiś festyn? Nie wiem, panie. Przybywam z jeszcze dziwniejszymi wieściami. Nasi informatorzy z farmy na północ stąd informują, że dzieje się tam coś naprawdę niedobrego. Podobno nadchodzi apokalipsa. Nie wiem, czy to żart, czy nie, ale miejscowi mogliby mnie odwołać za niekompetencje. Kapitanie, zajmij się tym! Oczywiście. Podwoimy straże i będziemy słać patrole co kwadrans. Nie ma tu kryształów. Spadajmy stąd, słyszysz? Czekaj. Cholera jasna, musimy stąd wiać i to szybko. Już wiesz, co to za światła? Tak, przypuszczam. I naprawdę mam cholerną nadzieję, że moje przypuszczenia są mylne. Szybko, do miasta! Miałem w głowie projekt nadczłowieka. Zio miał być istotą doskonałą. I jak to się skończyło? Zniszczyłeś chłopakowi życie, zmieniłeś go w kupę kabli i możliwe, że zniszczysz świat. Dobra, spadajmy do miasta. Może pogadajmy o tym z Mirusem. Tak. Powiedz mu jeszcze, że jesteś nekromantą i sypiasz z jego żoną. Idźmy do naszej chaty i spróbujmy sami coś zdziałać. Zerknij na plany tego twojego projektu odnośnie Zio i zobacz, jak to wyłączyć albo coś. Idziemy. Widziałeś, co zrobili przy bramach? Na ulicach Korinic jest tylko straż. Oni chyba nie wiedzą jeszcze, co się szykuje. Nie mamy czasu. Gdzie są te plany? Muszę je szybko znaleźć. Czy ktoś z was wyjaśni, co tu się kurwa dzieje? Bo jak mniemam, to moje miasto i to ja odpowiadam za bezpieczeństwo tutaj. Odkąd przyszliście, nie minęły nawet 2 dni, a już jakiś syf się dzieje. Gubernatorze, opuść broń, wszystko wyjaśnimy. Gubernatorze, nie wiesz, o co chodzi. Nie wiesz, kim jestem. Oj, dobrze wiem, nekromanto. Wasza gra właśnie się skończyła. Jak poszliście z miasta, to rozkazałem przeszukać wasz dom. W dodatku pół miasta po waszym przybyciu gadała takie rzeczy, że po prostu wolałem sprawdzić. Najdziwniejszy pomysł, jaki usłyszałem, to to, że jesteście z cyrku i tresujecie trolle. Strażnicy zobaczyli to i owo i przekazali mi. Wasze rzeczy są u mnie. Ach, nie nauczyli cię, żeby nie grzebać w czyich rzeczach? Potem będziemy rozmawiać, co mi wolno, a co nie. Odpowiedz mi na pytanie, co się dzieje? Stworzyliśmy, a w zasadzie stworzyłem, lepszego człowieka. Zaczęło się od chłopaka, który wyszedł postrzelać sobie z łuku. Kim wy jesteście? Potrzebujemy cię, chłopcze. Musisz nam pomóc w jednym zadaniu. Płacimy złotem. Co to za misja? Chodź, porozmawiamy gdzie indziej. Wtajemniczę cię w szczegóły. O, super! Nie wiedział, na co się pisał. Zabraliśmy go do jednej z jaskiń, gdzie mieliśmy pracownię. Co wy robicie? Zostawcie mnie w spokoju. Dzieciak się wycierpiał, jednak liczyliśmy, że doceni nowe ciało, jakie mu sprezentowaliśmy. Ale było jeszcze gorzej. Jestem Milton, jestem twoim panem, a ten obok to wujek Zoltan. Zio, jak się czujesz? Ja... nic nie czuję. Jedynie co czuję się trochę silniejszy, ale mam pustkę. Pustkę w głowie i sercu. Od teraz nie jesteś już człowiekiem.
Dostałeś szansę, by móc stać się kimś lepszym. Nie mogę się ruszyć. Nie umiem. Nie wiem. Jak to? Musisz chodzić. Nie mam nic zakodowane, żebym mógł chodzić. Nie dam rady. Cholera, wszystko na nic. Zoltan, wyłączamy go i wywozimy. Nie mógł chodzić, nie wiedzieliśmy, czego to wina. Nie udało się, po prostu. Wyłączyliśmy go i zostawiliśmy na innej wyspie. Te światła... To bardzo prawdopodobne, że to on. Podobne były, gdy powstawał. Jesteście potworami. Poniesiecie za to najgorszą z możliwych kar. Już ja tego dopilnuję. Zoltan, po co to było? Nie mamy czasu. Zostaw go, nie wyliżę się z tego. Mamy na głowie całe miasto. Kto powiedział, że muszę ci pomagać? Mam twoje rzeczy w sejfie. Raczej wątpię, żebyś bez nich opuścił miasto. Wszystkie klejnoty, schematy, runy mam ja. No tak, racja. Idziemy, a ty lepiej myśl, jak go wyłączyć. Cholera, co robimy? Gdybyś zostawił mi chociaż jedną runę, to może bym coś poradził. Strażnicy, atakować! Dobra, to był zły pomysł. Patrz tam! Mak ognia! Tam jest przełącznik! Możecie podziękować wieśniakom. Gdyby mnie nie uprzedzili, już bylibyście martwi. Możecie mi wyjaśnić, co się tu wyprawia? Słyszałem coś o światłach i dziwnej postaci krzyczącej w kółko jedno imię. Idąc śladem tego czegoś, trafiłem tutaj. Co to było? Wyjaśnię wszystko u mnie w domu. Zapraszam. A, i byłbym zapomniał. Straż! Tak? Zamknijcie tego pana w celi. Pilnujcie go jak oka w głowie. I posprzątajcie zwłoki w domu Matea. Ale... Tak jest. Jakie zwłoki? Jak tu przecież nic nie ma. Ale ty kłamiesz. Nie jesteś przecież żadnym wynalazcą. Używasz czarnej magii i udajesz kogoś mądrego. Ej, szefie! Te światła nie ustępują! Jest ich coraz więcej! Gubernator Mirus oczekuje waszej obecności, jaśnie panowie. To zrób coś z tym do kurwy nędzy! Rusz dupę i sprowadź mi tu jakiegoś maga. O, panowie! Witajcie, witajcie! Co was sprowadza do naszego kochanego miasta? Możecie podziękować wieśniakom. Gdyby mnie nie uprzedzili, już bylibyście martwi. Kim wy jesteście?
Oczywiście, podwoimy straże i będziemy słać patrole co kwadrans. Podróż była ciężka, ale przynajmniej tamten temat mamy z głowy. Musimy dopracować jeszcze wiele rzeczy.